Zgadzam się w tym miejscu z Tomkiem, że podejście Passwordless i rezygnacja z haseł to jest kierunek przyszłości, nie tylko według nas, ale także według największych graczy na rynku. Bo chociażby Apple na ostatnich premierach swojego nowego systemu operacyjnego na telefony, ujawnił nową funkcję, która, którą chcieliby rozpowszechniać, która będzie polegała na rezygnacji z haseł przy interakcji z różnymi aplikacjami w internecie. To z naszej perspektywy jest tak, że Kierunek, w którym chcielibyśmy podążać wewnątrz organizacji. Tomek wspomniał o, o hasłach, które mogą być niezmieniane. Ja bym dodał tutaj jeszcze proste reużycie haseł, gdzie jako ludzie jesteśmy wygodni i mamy problem z pamiętaniem wielu różnych haseł, i nie stosujemy się do zaleceń takich, żeby w każdej aplikacji, zwłaszcza pomiędzy życiem prywatnym a służbowym, używać innych haseł. I eliminacja haseł w, z naszego życia na pewno ułatwi nam w podniesienie poziomu bezpieczeństwa.